Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon. Zaczynamy kolejny odcinek. Sporo pisaliście mi o tym, jak mam nazwać Dariusa, czyli ostatniego bossa do pokonania w grze. I ja wymyśliłem przezwisko Darian. Ktoś pisał w komentarzach, że spoilery w ogóle nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o osiągi, więc od razu wywaliłem takowy z mojego SLR-a McLarena. Zmień pomocnik. What? Tą laskę chcę, dobra. I okej, od razu go wywaliłem i teraz wygląda na pewno dużo, dużo lepiej. Poza tym na przykład Confiction napisał, że nigdy nie przejdę gry w 100%, jeśli nie będę robił wszystkich wyścigów. Hej, nie wiedziałem o tym, dzięki za radę. God damn it. Będę jeździł w takim razie dzisiaj wszystkie wyścigi, których nie jeździłem wcześniej. Okej, i startujemy. Wiecie co, ja specjalnie nie jeździłem tych wszystkich wyścigów, bo po prostu moim Mustangiem GT nie dawałem rady z klasą trzecią, tier 3. A teraz będzie dużo, dużo łatwiej tym McLarenem. Poza tym, na przykład Flaked Gameplay Studio napisał, że mój Mercedes nadaje się tylko i wyłącznie na okrążenia, przepraszam, znaczy na tory wyścigowe, na trasy takie, o, a nie typu drifty czy inne tryby, ale przepraszam, 90% wyścigów w tej grze właśnie opierają się na jeżdżeniu po mieście, na takich powiedzmy torach czy sprintach, tak? Więc uważam, że mój Mercedes jest jak najbardziej dobrym tutaj zakupem. Robię sobie właśnie pojedynek gangowy, czy terytorialny, nie wiem jak to się tutaj nazywa dokładnie, nie spojrzałem. Ale teraz przynajmniej mogę jechać zaraz za Karelą GT, no kurde, a wtedy tym Mustangiem GT było naprawdę cholernie ciężko. Nie wiem czy wygram ten cały wyścig. Mamy tu dwa okno, o fajnie, fajnie, pojechała sobie Karela tam. Ja sobie mogę atakować tutaj. Mercedes naprawdę spisuje się bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo ładnie brzmi, to też jest zdecydowanie plus. O, ale ostry zakręt. Świetnie! Jedziemy skrótem. No, powiem wam, że będzie ciężko wygrać, bo widzę, że oni trzymają się zaraz za mną. Jest, udało się wjechać. Okej, okay, okej. Okay. Uuu, doganiają mnie! Pakujemy całe nitro do silnika i jedziemy skrótem, ładnie. Oni tych skrótów nie znają, ale po pierwszym okrążeniu się już nauczą ich, wiecie? To tak to działa właśnie. Właściwie to mógłbym pojechać te skróty dopiero na ostatnim okrążeniu, wtedy bym miał zagwarantowaną wygraną, ale no dobra, już jak pojechałem, to pojechałem. Mam nadzieję, że może następnym razem je przygapię przy następnym okrążeniu. Teraz jadę dookoła całej tutaj dzielnicy. Za ukończenie wyścigu dostanę bodajże 10 tysięcy gotówki. To nie jest dużo, zważywszy na to, że ja mam naprawdę dużo kasy. No bo musiałem przechodzić grę praktycznie 3 razy od nowa do pewnego tam momentu, bo mi się kasowały save'y. Ponadto wiecie co mi się jeszcze zrobiło? W ogóle te save'y jakoś się całkowicie popieprzyły. Nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi, ale ja mam wszystkie samochody odblokowane w tym, u dealera samochodowego. Nawet jakieś wozy strażackie i inne pierdoły. Betoniarki, jakieś kurcze śmieciarki. Nie wiem co to jest w ogóle. Ja sobie wziąłem tego SLR-a, ale gdy następnym razem sobie wbiłem o tak, o, po prostu do dealera samochodowego, patrzę, co to kurde jest? Samochód Crossa? Korweta Crossa? Masakra. Nawet Mitsubishi Eclipse jest. Ten, wiecie, GST z 99. Masakra. Czy to jest GSX? Nie wiem jaka to jest wersja. Ale chyba GST. GSX jest z napędem na 4 koła. GST ma napęd na przód, ale jest dodatkowo wzmocniony. No i meta za chwilę, za dosłownie jeden zakręt. Świetnie, to był pojedynek gangów. I no cóż, Fordem Mustangiem GT było mi tutaj, no właściwie było niemożliwe to przejść.
powiem wam szczerze, znaczy może możliwe, ale było to cholernie trudne. A i właśnie, teraz mnie ktoś atakuje i Marki 4-3-2 powiedział, że źle podszedłem do Need for Speeda Carbona, bo ani nie bronię swoich terenów, ani nie robię wszystkich wyścigów. Gram jak chcę, może tak. Lubię wszystko odblokowywać i brnę się do przodu. Wiem, że za niektóre wyścigi odblokowuje się jakieś fajne tam części. Wow! Co tu się dzieje? I skrót! A teraz już mam... Wow! Teraz już mam moją drafterkę. Ej, kojarzę ten wyścig. No tak, jak mogę go nie kojarzyć, już go raz jechałem, teraz po prostu bronię terytorium za 700 dolców, mi się to w ogóle nie opłaca. Zaraz włączę cycatą, żeby mi swoimi zderzakami rozwalała wszystkie przeszkody przede mną. Dobra. I zaraz mnie wyprzedzi. I będzie się działo. Jedź, jedź mała, jedź. Okej, już nic nas nie zatrzyma. Już nic nas nie zatrzyma. Dobra, wyłączyłem na chwilę, bo tutaj jest skrót. No wy... Idź mi stąd. Good! A, zablokowałem jej. Good, yeah! Kobiety. Dobra, tutaj będzie zaraz taki dosyć prosty odcinek. Trochę taki slalom, można powiedzieć. Ale da się to jakoś przejechać w miarę gładko. Wow. Dobra, i tu będzie skrót. Muszę w niego wjechać, wyrwać się... Aj, ze strumienia. Ciężko jest się wyrwać ze strumienia. Ale jest to możliwe jak najbardziej. Dobra, dawaj laska mi. Dawaj mi tu. No, fajnie. Dobra, tu już się chyba mogę nie wbić, więc... O, właśnie tak. I znowu ją włączę, żeby mnie podgoniła odrobinę. I speedbreaker. Dobra, jest zaraz za mną? Nie, coś się jej dzieje. Dobra, wyłączę ją, niech się podładuje. Baby, trochę. No nie, no co ona odpierdziela? Nie jedzie skrótem za mną, jak napisali w książkach, tylko kurczę dookoła gdzieś. Ech, te kobiety. Nie, nic nie mówię. Kobiety naprawdę dobrze prowadzą samochody. Tylko faceci czasami się zbyt dużo z nich wyśmiewają i jazda dla nich jest stresująca. Dlatego, panowie, nie śmiejemy się z dziewczyn prowadzących samochody. Tak nie wolno. Gdyby ze mnie cały czas się ktoś śmiał, że ja jeżdżę do dupy i w ogóle, o, jak ty jeździsz? Jesteś facetem, jak ty w ogóle, co, w ogóle zasiadasz za kierownicą? To by też by mi było głupio z każdym razem, gdy wsiadam za kierownicę i próbować coś tam gdzieś jechać czy zaparkować, tak? Okej, okay. I teraz tak, mamy tu ten cały obszar do odblokowania. Wow, ja już mam dwa, jakby te co to jest? Blackwell Road. Hej, ja chyba znam ten wyścig. Jedziemy. Tylko, przydałoby się właśnie coś włożyć do mojego SLR-a. Ej, to jest wyścig na czas, lajcik, man! O! Oh. Trochę wolno te obroty tutaj spadają w tym moim Mercedesku. Ale to nic. O, źle pojechałem. No, i co ty taksówka tu robisz? Co ja muszę zrobić? Aha, punkty kontrolne. Ile ich mam? 5. Ojej. Mam nadzieję, że chociaż odblokuję coś fajnego. Jakąś część do tuningu osiągów albo coś w tym rodzaju. No. Trafiki. Dobra, tu nie mogłem jechać skrótem. Tu trasa jest od razu jakby naznaczona. Gdzie mamy jechać? Nie można jakiegoś tam skrótu sobie obczaić. Ojej, to jest strasznie długi wyścig. Trzeba dookoła wszystkie te wygwizdowia przejechać. I jest! Wygrałem. Jakbym mógł przegrać. Udało się. Ej,
Fister V12 pisze, że obniżanie dachu jest możliwe tylko w muscle carach. W sumie może to nie jest tak źle. Próba prędkości, ale tu mamy chyba pojedynek z jednym z bossów. Nie wiem, czy to nie jest czasem kosiarki. Zaraz zobaczymy. Co to, to? Co to są? Kosiarki? Nie, kto to jest? A, to jest ten Oda Stone'a. On jest strasznie podobny do Dariana. Tego Oda Stone'a rozwaliłem tak szybko, że nawet nie zdążyłem wymyślić mu żadnej ksywki. On się ten... On się kocha w tych, w egzotykach, dobrze mówię. Od tunerów jest kosiarki. Od pierdzikułek jest Angie, którą już mam za sobą. No i gościu, spadaj, zaraz cię wyprzedzę, ale jednak nie. No szybkie to jego Lambo. W ogóle Lambo też bym chciał mieć w swoim garażu. Ups. Co on robi? Jak on to zrobił? No jak? No. Fajnie. Kurde, szybki jest skubaniec. Z czego się cieszysz, pajacu? Zaraz cię dogoni i zobaczysz. Ha! Już ci smutno! Ojej! Idź tam, mamusi! Jojojojojojoj! Teraz przegrasz! O lolololololol! Ha, 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 ha. O, ha, ha. Oj, jak mi przykro! Oj, jak mi przykro! Ojej! Nissan Skyline GTR34! Wake up! Raz weźmiemy go. Spadaj. Dobra, co robimy? Mapa, zobaczymy Nissana Skyline'a, Auto Quamis. O, właśnie, teraz wam pokażę wszystkie moje fajne odblokowane samochody. Dobra, tu jeszcze jest normalny, może od tyłu lepiej. Dobra, to jest Mercedes, Murcielago, Z06, Challenger, Skyline, Nissan. Ej, nie mam tych dziwnych samochodów. What? Może jeszcze będą. Ale jeśli nie będą, to spoko, to gra się chyba sama naprawiła. Ale naprawdę, miałem te wszystkie samochody, takie śmieszne, jakieś te... Dobra, super, no to się gra sama naprawiła. Mam odblokowane... Ej, mam korwetę. No jest muscle car. Mam Skyline'a, biorę Skyline'a. Hops. I lecimy. Lecimy na podbój cyca tych babek. Wracamy do garażu, myk, powrót do kryjówki i tunigujemy. Tunigujemy Skyline'a, no bo tak trzeba, moi drodzy, tak trzeba. Przede wszystkim osiągi. Wow, dużo tu nie potuniguję. Uuu, chociaż coś jest. Chwileczkę, wziąłem, dobra. Zawieszenie, nitros, jest nitros, bierzemy nitros na średnie ustawienie, myk. Poślizg czy trakcja? Pośrednio. Hamulce. Turbo. No man, co tak mało tych przeróbek? Autoscalp. Co tutaj dajmy z autoscalpu? A właśnie, może najpierw zobaczymy, jakie są bodykity. Ha! Jezus! Co to? Ja pierdzielę, jak to wygląda? Ble! Co nic? No nie, to im nie... Boże, zobaczcie, wydech z boku, tak jakby ktoś, nie wiem... Nie chcę komentować tego w ogóle. Weźmy sobie, zobaczmy jeszcze inne zestawy, jakie tu są. Jest... What? Co to za jakaś motorówka? No dobra, ten wygląda całkiem spoko. Ej, to nie jest czasem bodykit z Undergrounda? Ej! Czy to nie jest bodykit z Undergrounda? Chyba jest. A trzeci? Trzeci to już w ogóle jak jakiś rosyjski czołg. Nie no, ale ten bodykit byłby nawet spoko. Dobra, bierzemy go. Maska. Maski sobie darujemy w loty powietrza też. Spoilery. A...
No, dajmy ten, ten wygląda spoko. Felgi. Ale trafiłem. Jak to wygląda? No dobra, nie będzie sobie. Wygląd. Prześwit. Prześwit oczywiście gleba, no bo to trzeba. Szyby czarne, głęboko, czerń. Deep. Nie deep throat. Głęboka czerń. Kolor? Fuelk. Czerwony? Nie będzie sobie taki, jaki był. Naklejki? Lakier. Nie lubię się bawić tutaj specjalnie tymi naklejkami, powiem wam szczerze. Okej, nie będzie sobie czarny. Prześwit mamy, wygląd mamy, wszystko mamy. Autoscalp. Ja bym się pobawił jeszcze maską. Zobaczymy, co można zrobić z maski. Maska. Formułę. To nie będzie fajne. To nie. Chociaż nie, może to będzie dobre. No, o fajnie, że mogę sobie wszystko pozmieniać. Muszę chyba mieć zatrudnionego jakiegoś gościa, który po prostu się tymi rzeczami zajmuje. Okej. Dobra, no to niech będzie sobie taki myk. Wow. Wygląda nawet całkiem spoko. Ja zadowolona, stestujmy go. McLaren jest fajny, czy Mercedes? No dupy mi nie urwało, przyspieszenie jest... takie sobie, ale... wow, fajnie nawet skręca, powiem wam szczerze. Nie widzę tego, ale dobra, przejdźmy się chociaż na jednym wyścigu, zobaczymy jak pójdzie mi w tym Skyline'ie. A może pojedźmy sobie tak dla odmiany... co to? Jakiś krótki sprint, dosłownie króciutki. Eagle Drive! Wow! Wiecie co to jest Eagle Drive? Tam kiedyś w Wordzie dropiło najwięcej części profesjonalnych, jak jeszcze nie było części Ultra. Oh yeah. No dobra, i mamy tutaj przeciwników. Gallardo, Murcielago, Subaru. Ale fajnie brzmi ten Nissan, powiem wam szczerze. Podoba mi się. Jedziemy skrótem, oni nie znają tego skrótu. Gimbal nie znają. Dobra. Przede mną jest Mitsubishi. Właściwie to koło mnie, zaraz go wezmę, łyknę. Ale brakuje mi tu mocy w tym Skyline'ie. Brakuje mi mocy, zdecydowanie. Dobra, dawaj. Ach, za późno. Ale skręca naprawdę porządnie. Dawaj, laska. Skręca porządnie, ale mocy mi tu bra... O, pcha mnie, zobaczcie. Yo, what the fuck, man? Wow! Jaka szalona. Wow! Let me by! Dobra, nie pchaj mnie! Let me by, czyli znaczy to ona tak mówi skrótami, że daj mi się wyprzedzić. O, tak, odchodzę, down. Dobra, laska, weź się podładuj trochę, bo widzę, że już masz mało mocy. Ale skręca nieźle, naprawdę. To Skyline jest od skręcania, no brawo. Ten samochód w rzeczywistości to jest normalnie bóg przyspieszenia. Wow! Jedź. Oh man, to są ostatnie metry, co ja zrobiłem. Policaj mnie gonić będzie. Kurde no. Ej, wygram! Wygram! Wygrałbym, gdybym pojechał skrótem! Ale tam była policaj! Oh, come on! No dobra. Ja pierdziu. Przegrałem pierwszy wyścig w tym odcinku i właściwie ostatni. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Zapraszam na następny. Pa.